Witamy serdecznie w 26. odcinku PlayStation Polska TV. Ten program jest wyjątkowy. Tak jak wszyscy, czekaliśmy na ten moment z niecierpliwością. PlayStation 4 jest już w Polsce. Jak wiadomo, 29 listopada jest dniem, w którym PlayStation 4 będzie można oficjalnie nabyć w sklepach w naszym kraju. Jednak już dziś pokażemy Wam, jak wygląda zawartość pudełka w wersji podstawowej. Rzucimy szybko okiem na nowy interfejs systemu, a na koniec mamy także dla Was garść informacji dotyczących imprez, które organizujemy w związku z premierą PS4. Na dokładkę przygotowaliśmy także dla Was zestawienie grudniowej oferty PS Plus. Zaczynamy 26. odcinek PlayStation Polska TV. Po długim wyczekiwaniu nareszcie do naszego biura dotarła PlayStation 4. Sprawdźmy więc, co zawiera pudełko podstawowego modelu oraz jak prezentuje się właściwy sprzęt w nim zawarty. Pudełko składa się z zewnętrznego kartonu, na którym prócz właściwej konsoli możemy zobaczyć dokładną zawartość opakowania oraz kilka grafik informacyjnych z wydanych już gier lub nadchodzących niebawem tytułów. Właściwe pudełko zawiera jednego pada, instrukcję oraz cały zestaw okablowania potrzebny do użytkowania systemu. Kabel HDMI, mikro USB do ładowania pada, słuchawka z mikrofonem oraz kabel zasilający. Najważniejsze jednak naturalnie jest PlayStation 4. Sprzęt waży niewiele ponad 4 kg. Z nowym wyglądem z pewnością zdążyliście się już oswoić. Przyglądając się bliżej, widzimy, iż z przodu znajdują się dwa porty USB, służące np. do ładowania padów. Wejście na płyty oraz dwa dotykowe przyciski. Dolny do wysuwania płyt z czytnika, górny do uruchamiania jednostki. Charakterystycznym dla nowego designu jest niebieskie światło biegnące wzdłuż górnej części obudowy. Podczas pracy jednak światło zmienia barwę na białą. Z tyłu konsoli znajdują się oczywiście wszystkie najpotrzebniejsze gniazda. Zasilanie, wyjście HDMI, gniazdo LAN oraz auxiliary, służące np. do podłączenia kamery PlayStation. Jedną z najważniejszych zmian w nowej generacji PlayStation jest nowy DualShock. Gałki analogowe mają teraz wklęsłą, o wiele bardziej wygodną formę. Powierzchnia obok krzyżyka i przy guzikach jest całkowicie płaska. Zwiększa to komfort użytkowania. Znajdujący się w środkowej części pada panel dotykowy także działa jako przycisk. Nowością są przyciski Share, dzięki któremu szybko uruchamiamy menu, pomagające nam dzielić się zawartością ze znajomymi, oraz przycisk Opcji. Startu tym razem zabrakło. Tradycyjnie środek kontrolera to przycisk PlayStation, powyżej znajduje się głośnik, a poniżej gniazdo na słuchawki. Druga strona to wyprofilowane na nowo triggery. Nowy kształt zapobiega ślizganiu się palców podczas grania. Na środku znajduje się port mikro USB do ładowania pada oraz pasek świetlny służący do komunikowania się z kamerą PlayStation. Ostatnią ważną rzeczą jest specyficzna, lekko gumowa faktura spodu pada. Dzięki niej kontroler jeszcze bardziej stabilnie leży w dłoni, co trzeba przyznać, jest już odczuwalne przy pierwszym kontakcie. Tak wygląda zawartość podstawowego modelu PlayStation 4. Naturalnie istnieją także inne wariacje. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej, zapraszamy na nasz profil na Facebooku oraz na stronę playstation.com. Nowy sprzęt to nowe możliwości. Pełnej prezentacji nowego interfejsu PS4 dokonamy krótko po premierze, czyli po 29 listopada. Teraz jednak przygotowaliśmy dla Was szybkie wprowadzenie w najciekawsze elementy. Przy użyciu dostępnej osobno kamery PlayStation możemy zalogować się dzięki opcji rozpoznawania naszej twarzy. Elementem centralnym nowego interfejsu jest pasek menu zawierający wszystkie dostępne podgrupy. Na ekranie nowości znajdziemy informacje o wszystkich nowych aktywnościach lub uaktualnieniach. Możemy więc szybko sprawdzić, co się dzieje u naszych znajomych lub na przykład zobaczyć udostępnione przez nich wideo z gry. Zmieniono także menu zarządzania przyjaciółmi. Możemy zobaczyć ich trofea, aktywności lub rozpocząć prywatną rozmowę w grupie do 8 graczy. Wygląd PlayStation Store w dużej mierze przypomina ten znany do tej pory. W specjalnym menu możemy przejrzeć nagrane przez nas filmy lub zdjęcia z gier, opisać je lub udostępnić na Twitterze, platformie Twitch lub Facebooku. Naturalnie, by to zrobić, musimy posiadać konto na wymienionych serwisach. Opcja Remote Play korzysta z lokalnej sieci Wi-Fi, co umożliwia PlayStation Vita przejęcie nie tylko kontroli nad grą, ale także streamowanie obrazu z PS4 na przenośnym sprzęcie. Mam nadzieję, że tych kilka pomocnych informacji przyda Wam się, a całym interfejsem dokładnie zajmiemy się tuż po premierze. Wraz z premierą PS4 grudzień jest pierwszym miesiącem obecności usługi PlayStation Plus na nowej generacji konsol. Przypominamy, że aby móc korzystać z grania online na PS4, należy posiadać członkostwo PS Plus. Pierwszą grą, którą otrzymają bez dodatkowych opłat plusowicze na PlayStation 4, jest Resogun. Jest to niezwykle kolorowa i dynamiczna strzelanina od twórców hitu Super Stardust HD. Świetny tytuł na pierwsze szlify z nowym sprzętem. Drugą jest Kontrast. Tutaj wcielamy się w Dawn, wyimaginowaną przyjaciółkę małej Didi.
To, co czyni bohaterkę niezwykłą, to umiejętność zmieniania się w cień, co otwiera jej zupełnie nowe możliwości poruszania się. Jak widać, ta zręcznościowo-logiczna gra utrzymana jest w nieco mrocznej stylistyce noir. Właściciele PlayStation 3 otrzymają w grudniu Grid 2. Tych wyścigów raczej nie trzeba chyba przedstawiać fanom sportów motorowych. Wydana niecałe pół roku temu, jest jedną z najlepszych połączeń stylu jazdy arcade oraz realistycznie prezentujących się wyścigów. Ultraszybkie samochody, bogaty wachlarz tras i zawodów z pewnością zadowolą każdego fana spalonej gumy. Drugim tytułem na PS3, także z możliwością opcji crossbuy, jest Guacamele. Bohaterem gry jest Juan, który przywdziewa kostium luchadora po tym, jak zły kościotrup Carlos Calaca porywa piękną córkę El Presidente. Ta gra indie jest jedną z najlepszych platformówek wydanych w tym roku. A jeśli macie ochotę, możecie także grać w trybie online, aby w parze redukować obłędną ilość kościotrupów w sombrero. Właściciele PS Vita otrzymają Sonic and All-Stars Racing Transformed, czyli lądowo-powietrzno-wodne wyścigi z bohaterami z gier z najszybszym niebieskim jeżem na świecie. Oraz wydaną pierwotnie na PSP GTA Liberty City Stories, czyli historię gangstera Tonego Cipriani, który powraca do Liberty City. Co ciekawe, gra ukazuje wydarzenia sprzed trzeciej części GTA. Jak widać więc, grudzień to kolejny świetny miesiąc dla plusowiczów. W tym programie to już wszystko. Póki jednak się pożegnamy, przypominamy, iż w związku z akcją Monument możecie wpisać się na światową listę graczy, aby zapewnić sobie miejsce w historii. W związku z premierą PS4 w dniach od 23 do 28 listopada przygotowaliśmy dla Was specjalne strefy gracza, gdzie będziecie mogli sami sprawdzić, jak sprawuje się PlayStation 4. W czterech miastach w Polsce testy będziecie mogli przeprowadzić przy pomocy takich gier jak Killzone Shadowfall, Assassin's Creed 4 Black Flag, Knack, Playroom czy Just Dance 2014 i paru innych tytułów. Stoiska, które przygotowaliśmy, są na tyle obszerne, aby każdy mógł sam sprawdzić, jak sprawuje się PlayStation 4. Jeśli macie więc chwilę, koniecznie wpadnijcie do nas w Gdańsku w Galerii Bałtyckiej, w Poznaniu w Starym Browarze, w Katowicach w City Center Silesia oraz w Warszawie w Arkadii. W tym odcinku to już wszystko. Żegnamy się i do zobaczenia w kolejnym programie, czyli już po premierze PlayStation 4. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Cześć! Dla tych, którzy kochają grać całkowicie wolni! Dla tych, którzy zmieniają grę!